Zaklęte w kamieniu życie. Jak machina czasu, która na wieczność zamraża jedną z chwil życia. Widać rękę mistrza. A przecież nic bardziej zwodniczego. Tych rzeźb nie tworzył artysta. Na dodatek każda z nich powstała w niespełna 3 minuty. W klasycznym rzeźbiarstwie model często pozować musi przez wiele tygodni. Ręce mistrza drobnymi ruchami zbliżają figurę do oryginału. Długo. Za długo jak na zwariowane tempo końca XX wieku. Więc niespokojni wymyślili proces zwany bryłową fotografią, futurystyczną metodą kreacji realistycznych rzeźb. Opatentowano to w Melville, w Stanach Zjednoczonych, komputerowej firmie Electronics Corporation. Zaczyna się od fotografii. Obiekt ujmowany jest przez 8 specjalnych kamer. W ciągu 2 sekund niezbędna trójwymiarowa informacja zakodowana zostaje na kliszy. Później optyczny skaner zamienia dane na cyfrowe sygnały zrozumiałe dla komputera, który steruje pracą precyzyjnej, współrzędnościowej frezarki. Rzeźba z taśmy. Klaskaliśmy, gdy komputery wdzierały się w technikę i zarządzanie, w naukę i produkcję, a teraz nie wiadomo, czy klaskać dalej. To sprawa poważna. Idzie przecież o sztukę. Jeszcze trochę tła. Dobra. Teraz napis. Przejdziemy może na tę barwę. Zastosujemy pędzel, który będzie nam rysował takim zmiarem. No i tytuł. Na szkle. Malowane. Dosłownie. Malowane. No, mam nadzieję, że twórcy znakomitego muzykalu nie będą mieli za złe, że w sądzie użyliśmy tego znanego tytułu, ale naprawdę, kiedy szukaliśmy krótkiego określenia tego wszystkiego, co dzieje się w komputerami ingerującymi w dziedziny nietechnologiczne, no nic innego nie przyszło nam do głowy. No chociażby ta zautomatyzowana rzeźba. Naturalnie, że twórcy pracujący w kamieniu nie mogą mieć do zarzucenia tej technice niedoskonałości. Mogą mieć tylko do zarzucenia to, że to nie jest twórczość. Oczywiście wbrew im zdaniu prawdopodobnie technika kiedyś rozpowszechni się na świecie, tak jak rozpowszechniają się wszystkie komputerowe, techniczne fanaberie. Ale czy akurat w rzeźbiarstwie maszyny cyfrowe będą miały znaczenie? Trudno przewidzieć. Gdzie mają? No, są ludzie, którzy twierdzą na przykład, że komputery zawojowały muzykę. I znów oczywiście podnosi się ogromny krzyk twórców, że to nieprawda, że to jest tylko narzędzie, a tak naprawdę to, jeśli gdzieś zostały użyte, to wyłącznie w muzyce rozrywkowej. No i też ci ludzie mają rację. To jest drobiażdżek, zabawka. Ale jest taka dziedzina, w której maszyny cyfrowe należy traktować już bardzo poważnie, nawet wtedy, kiedy ich celem jest tworzenie działań nietechnicznych, kiedy pracują jako narzędzie twórcy, właśnie tam, gdzie maluje się na szkle. Obiekty i wektory jak żywe. Wielki matematyk przełomu XVIII i XIX wieku, Karl Friedrich Gauss, mawiał, że w całym świecie wszystko przebiega matematycznie. Programiści w tę prawdę wierzą święcie. Ich kreowany na ekranach świat jest na to najczystszym dowodem. Te obrazy powstały w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym w latach 1984-85. Są dydaktyczną pomocą dla studentów elementarnego kursu fizyki. To ożywione na ekranie matematyczne formuły. Świat, który dotąd ukryty był wśród wzorów przemawiających nie do każdego. Maszyna rysuje, liczy i natychmiast rysuje, co jej wyszło. I widać już, że fizyka nie musi przypominać puszki z konserwą.
Animowany komputerowy obraz stał się znakomitym sposobem eksperymentowania. Program uruchomiony w ubiegłym roku w laboratoriach firmy Bell. Symulacja tworzenia konstrukcji w świecie gęstego jak woda powietrza. Ile wytrzyma? Jak będzie się zachowywać? Odpowiedzi udziela matematyczny model. Zjawiska sprężystości. Symulacja świata, którego nie ma. Eksperyment poznawczy. Sprawdzenie, jak daleko potrafimy opisać matematyką przedmioty o własnościach dowolnie pomyślanych. To także komputery firmy Bell. Matematyczna przepowiednia zachowania się ciężkiego łańcucha podtrzymującego klapę. Dla zabawy puszczona wstecz. Czas w komputerowym obrazie jest również elementem manipulacji. Matematyczny dywan ześlizguje się po matematycznych kulach. To coś więcej niż zabawa. To komputerowa symulacja zetknięcia się obiektów o różnej strukturze i różnych kształtach. W technice nazwano by to testem zniszczeniowym. Tu w katastrofy można bawić się do woli. I w wyniku nie szuka się już w gąszczu liczb. Wynik widać. Oczywiście, jeśli dysponuje się komputerami graficznymi o mocy takiej jak w ośrodku w Palo Alto, gdzie powstały te sekwencje. Rodzi się także nowa technika. Jeśli zakląć w maszyny informacje o elastyczności tkanin, z góry da się przewidzieć, jak ułożą się firanki w oknie albo materiał na krawieckim manekinie. Temu właśnie ma służyć graficzny program opracowany przez firmę ATT. Patrząc na ekranowe dramaty, łatwo zapomnieć, że każdy ruch, każdy punkt jest wynikiem serii matematycznych przeliczeń. Komputerowy świat perfekcyjnie udaje już rzeczywistość. Ale naprawdę jest to tylko perfekcja matematyki, którą opisujemy zjawiska. A że ten świat tak bardzo przypomina rzeczywistość. Bo przypomnijmy, że i tu, i tam wszystko przebiega matematycznie. Reszta to tylko kwestia doskonałości komputerów. Thank you.
i na niebieskim tle. Ktoś mógłby powiedzieć oczywiście, że te obrazy to wcale nie sztuka, że to jest tylko umiejętność programowania na ekranie obrazów coraz bardziej przypominających rzeczywistość, no, umiejętność symulacji. Ale tak naprawdę to dopiero początek, bo komputery graficzne ostrą falą weszły tam, gdzie nauka, powiedziałbym, jest bardzo daleko. Oto przykład z taśmy magnetowidu. Przyjechał do nas z Hiszpanii. Mimo że obrazy pokazywane jeszcze kilka minut temu tworzone były przy pomocy bardzo potężnych maszyn matematycznych, to, co teraz dzieje się na wielkim ekranie studyjnym, właściwie nie wymaga komputerów niebotycznych mocy. Tak naprawdę działają tutaj maszyny klasy IBM, PC, AT, tyle że z mocno rozbudowaną pamięcią i oczywiście specjalnymi urządzeniami peryferyjnymi. Ale może jeszcze w naszym kraju nie jest to takie codzienne. Tym niemniej ludzie, którzy mają do czynienia z produkcją filmową innych krajów, z produkcją telewizyjną, wiedzą, że jest to coś, co posiada już normalne obywatelstwo. Obraz, przy pomocy którego tworzy się czołówki programów, obraz, przy pomocy którego reklamuje się przedmioty, wydarzenia, sytuacje. Te fragmenty zostały stworzone przez firmę barcelońską, mieszczącą się w Barcelonie, Animatica. Jedną z wielu firm w Europie, która profesjonalnie zajmuje się użyciem komputerów do kreacji reklamowych obrazków. Cudowna podróż. Przez świat pomyślany, fantastyczny. Lotem przypominającym senne marzenia, gdzie wszystko może się zdarzyć, wszystko można spotkać, a wśród zjawisk i form nie obowiązują prawa fizyki. Reklamowe obrazy nie przez wszystkich zaliczane są do sztuki filmowej, a przecież są jej formą najczystszą. To tu dokonuje się najodważniejszych eksperymentów z obrazem, wykorzystuje wszelkie nowości techniki filmowej, wyciska najbardziej ekspresyjne sposoby pracy kamer i montażu. I z tego właśnie powodu technika komputerowej animacji tu zadomowiła się najwcześniej. Film reklamowy bez komputerów dziś jest już właściwie nie do pomyślenia. Spróbuj czekoladek Sharon. Tak, zachęca się do obejrzenia dziennika w programie drugim francuskiej telewizji. To jest świat, w którym tylko wyobraźnia grafika jest ograniczeniem. Świat lansujący własne wzory impresji i estetyki. Już nie tylko o reklamę idzie tu gra. Historia się powtarza. Pierwsze celuloidowe filmy też były tylko pokazem możliwości sprzętu i krótkimi historyjkami ku rozweseleniu gawiedzi. Kilka dziełek francuskiej firmy komputerowej Sogitek. Z życia zwierząt. Życie kurczaka. Z życia zwierząt. Odcinek drugi.
A to był krótki żywot muchy. Teraz coś z życia zapalniczek. Wielkie niebo, mój mąż. Już słyszę, jak wśród twórców filmowych podnosi się wielki krzyk, że to przecież nie ma nic wspólnego ze sztuką, że to są tylko takie kuglarskie zabawy organizowane wyłącznie w celu rozweselenia ludzi. Ale chwileczkę, powolutku. Komputery, które były użyte w tym przypadku, już mają niezłą moc, ale to jeszcze nie jest to. Tak naprawdę, żeby poczuć możliwości tego narzędzia, no jednak trzeba mieć do dyspozycji to, co do dyspozycji ma niewielu. Naprawdę największe maszyny i naprawdę najszybsze komputery. Pamiętam obrazek z fotografii z czasopisma popularno-naukowego, w którym ośrodek dokonujący animacji komputerowej, w tle tego zdjęcia widać było trzy po kolei stojące superkomputery Cray. Znawcy mogą ocenić, o co tam idzie. Rzeczywiście to nie jest taka prosta rzecz, ale jednocześnie przecież na animacjach sprawa się nie kończy. Na animacjach takich, które stosuje się w celach czyściutko reklamowych. Oto przykład produkcji już sprzed wielu lat, choć jeszcze na naszym rynku nieznanej. Ten film nie został kupiony do oficjalnego obiegu, w związku z tym ja także mam szansę pokazać go tylko kilka sekund. Rzecz została nakręcona w reżyserii i według scenariusza Stevena Lisbergera na początku lat 80. Film Tron. Tam grają ludzie, ale scenografia i wszystko, co z ludźmi niezwiązane, co stanowi tylko ich otoczenie, zostało wygenerowane komputerowo. W tym przypadku 7 potężnych komputerowych firm pracowało nad konstrukcją tych obrazów, no a jednocześnie nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, bo również 2 firmy na Bliskim Wschodzie. Tak to się dzieje, potężne komputery i już zaczyna być ingerencja w to, co sztuką jest, bo jest to przecież film fabularny. A jak pójdzie dalej? Filmowa etiuda zrealizowana w studiu Lucasfilm w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie pierwsi odkryli filmowe znaczenie komputerowego obrazu. W ostatnich latach magia syntetycznej rzeczywistości przyciągnęła Japończyków i na ekranach zaświeciły bajkowe krajobrazy pełne bajkowych zwierząt. Tu pracują komputery Fujitsu. Ożywione na maszynach Uniwersytetu w Osaka. Obraz jest precyzyjny, gęsty jak zdjęcie rzeczywistości. I dramat wpisuje się weń równie łatwo, jak w zawodowym aktorskim filmie. Oto historia z gatunku science fiction.
Ruchy przegubów miarowo odmierzały czas patrolu. Szedł czuwając. Tak jak wczoraj, jak 100 lat temu, jak zawsze. Jego celem był nadzór. Twórcy nakazali mu to, nim odeszli. Strzegł więc kosmicznego spokoju zwierciadlanych pustyń, pomny, że spokój jest u Udo. Nagle biosensor zagrał słabym echem ingerencji. Nie zmienił tempa ruchów, ale wewnątrz rozbujały się programy. Był gotów do walki. Takich filmowych, komputerowych nowelek powstało w ostatnich czasach wiele, ale ciągle były to namiastki klasycznego filmu. A przecież narzędzie dawało więcej. Obraz to zabawa w geometrię, w kształty, cienie i światło. Oto komputerowa scenka z przezroczystą szklaną kulą z wszystkimi niuansami optyki. Powoli twórcy odkrywali nowy świat, wariacje na dowolny temat, grę w formy, struktury. Piękne jak w klasycznej grafice, ale o niebo bogatsze, bo żywe, ruchome, oddychające barwą i światłem. Komputerowy pejzaż nie musi naśladować film. Może tworzyć własny świat emocji i estetyki. Jarmarczne chwyty? Jeszcze być może tak, bo ludzie przy ekranach sami jeszcze nie do końca uwierzyli, że to też może być artyzm. Więc jeszcze się bawią, fascynują,
uważając się raczej za zręcznych iluzjonistów niż twórców. Graficzne dzieło japońskiej grupy SIG. To nie jest animowany film. Komputer wytwarza formy sam, przypadkowo. Narzucono mu tylko ogólne zarysy działań i zasady doboru barw. Graficzna, ruchoma sztuczka. A może już sztuka? Ja myślę, że tu już nie może być wątpliwości. Narodziło się coś nowego, co ustanawia własne kryteria estetyki i przed twórcami stawia no, zupełnie nieograniczone możliwości. To było coś w rodzaju raportu. Zdołaliśmy to nakręcić podczas wizyty w miasteczku nauki i techniki La Villette pod Paryżem, gdzie trwała właśnie wystawa Obraz syntetyczny. Większość filmów w tym programie z tej wystawy właśnie pochodzi. A czy jest to sztuka, czy nie? No, że w podtekście leżą te komputery i elektronika? Proszę Państwa, o farbach, którymi maluje się arcydzieła, też można mówić tylko językiem chemika. Thank you.